jest nagranie z 911. Ostatnie połączenie przed śmiercią Payne'a. Słowa nasuwają koszmarny obraz. Liam Payne, były wokalista związany z One Direction, zmarł w wieku 31 lat. Do tragicznego wypadku doszło w hotelu w Argentynie, właśnie pojawiło się policyjne nagranie z miejsca zdarzenia. Tragiczna śmierć Liama Payne'a w Argentynie. Liam Payne, były członek znanego zespołu One Direction, tragicznie zmarł 16 października 2024 roku w Buenos Aires. Miał zaledwie 31 lat, a jego życie zakończyło się w zaskakujących i tajemniczych okolicznościach. Payne przebywał w Argentynie, aby uczestniczyć w koncercie swojego byłego kolegi z zespołu, Niola Horana. Jego nagła śmierć wstrząsnęła fanami na całym świecie, którzy gromadzą się pod hotelem, by złożyć hołd idolowi. Okoliczności jego zgonu rodzą wiele pytań, co skłoniło władze do zaangażowania policji. Tragiczny incydent w hotelu Casa Sur pozostawia w sercach bliskich i wielbicieli niezatarte ślady smutku oraz niedowierzania. Liam Payne miał problemy osobiste. Ostatnie lata Liama Payne'a były pełne kontrowersji i emocji. 2 lata temu artysta rozstał się z Mają Henry, modelką, która niedawno opublikowała powieść, zaznaczając, że jest to fikcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z ich życia. Ostatnio fani dowiedzieli się o pozwie, który Maja złożyła przeciwko Liamowi, oskarżając go o nękanie. Liam miał rzekomo wysyłać do Maji i jej bliskich liczne wiadomości, co miało już przyjąć formę obsesji, niszcząc jej życie osobiste. 14 października Maja wyznała, że od czasu ich rozstania Payne wielokrotnie wysyłał jej wiadomości i dzwonił z różnych numerów telefonów. Tworzy nowe konta iCloud, aby do mnie napisać, to zawsze jest nowe, / konto iCloud. Od czasu naszego rozstania wysyła mi wiadomości, mój telefon pęka w szwach od wiadomości, pisze nie tylko ze swojego telefonu, ale też z innych numerów, więc nigdy nie wiem, skąd to przyjdzie, powiedziała w podcaście DD Internet is Dead. Wyrażała frustrację, że nikt nie zajmuje się tym, co dzieje się za kulisami, a ona sama musi zmagać się z hejtem ze strony fanów artysty. Wszystko zostaje zamiatane pod dywan, wszystko zostaje dla niego ukryte. Nie wiem, kto do cholery za tym wszystkim stoi, ale nic o nim nigdy nie wychodzi na jaw. Dodatkowo, artysta zmagał się z poważnymi problemami, w tym uzależnieniem od narkotyków, alkoholu oraz depresją, co jeszcze bardziej komplikowało jego życie osobiste i zawodowe. Warto dodać, że jego obecna partnerka, Kate, kilka dni przed tragedią opuściła Argentynę i wyjechała do USA. Liam Payne, wyciek nagrania policyjnego z miejsca wypadku. Policja została wezwana na miejsce po otrzymaniu zgłoszeń dotyczących agresywnego mężczyzny, który mógł być pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Sugeruje to, że w pokoju hotelowym Liama panowała atmosfera niepokoju i chaosu, co mogło przyczynić się do tragicznego finału. Dalsze światło na sprawę rzuca nagranie rozmowy z numerem alarmowym 911. Dyrektor hotelu, wyraźnie zaniepokojony, poinformował operatora, że ma do czynienia z gościem, który jest odurzony narkotykami i alkoholem. Jego słowa nasuwają obraz osoby, która utraciła kontrolę nad sobą i znajdowała się w stanie głębokiego zaburzenia psychicznego. Niszczy cały pokój i pilnie tu kogoś potrzebujemy, proszę, miało brzmieć nagranie. Policja szybko przybyła na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym niepokojącego zachowania artysty, jednak niedługo później okazało się, że miał miejsce tragiczny wypadek.
Na miejsce została również wezwana karetka, jednak pomoc medyczna nie mogła już nic zdziałać. Rzecznik Miejskiego Pogotowia Ratunkowego Alberto Crescenti przekazał, że Pain spadł z wysokości około 40 metrów i doznał poważnych obrażeń uniemożliwiających przeżycie. Alarm został podniesiony o 17:04 czasu lokalnego, mówiąc, że ktoś leży na wewnętrznym patio w Casa Sur. O 17:11 przyjechała karetka i stwierdzono zgon mężczyzny. Potem dowiedzieliśmy się, że był znanym piosenkarzem. Niestety obrażenia, których doznał w wyniku upadku, okazały się śmiertelne. Nie było możliwości jego reanimacji, poinformował. Jego ciało przewieziono do lokalnej kostnicy, gdzie w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. Nagranie z infolinii 911 poniżej.